jest jednym z najciekawszych zjawisk na współczesnej scenie muzycznej. Dużo się mówi i pisze o nim ostatnio, między innymi jego twórczość otworzyła okna w dusznym pokoju polskiej muzyki. Cechuje go punkowa bezczelność i wściekłe brzmienie. Co ty na to? Jak na lato, jak ktoś tak twierdzi, to bardzo fajnie. No jak ci się to podoba o tych oknach w dusznym pokoju polskiej muzyki? Bo to tak jakby ktoś chciał ci powiedzieć, że zapachniało świeżością, czymś innym. To bardzo fajnie, ja bym pewnie w mniej cenzuralnych słowach jakoś uformował tą myśl. No spoko, nie chcę się absolutnie jakoś oglądać na inne zespoły, mówić, że coś jest lepsze, gorsze, bo myślę, że każdy doskonale wie, co jest bardziej wartościowe, a co mniej. Może inni ludzie troszeczkę nie wiedzą, bo nie mają skąd czerpać tej szczerej kultury o życiu i tak dalej, a nie o jakimś wyidealizowanym obrazie rzeczywistości. No i spoko, mam nadzieję, że właśnie będę zwracał uwagę na tą rzeczywistość i na jakieś takie nasze przyziemne problemy, utrapienia i tak dalej. Mój gość, Waluś Kraksa Kryzys. Jeszcze jakby była porażka, to już by było za dużo. Czyj to pomysł? Twój? No mój. On tak dojrzewał dość dziwnie i dość długo. Ja wiem, że w twoim życiu, zaraz o tym porozmawiamy, było trochę kraks i kryzysów, ale jak ja to usłyszałam, to sobie pomyślałam też, że to jest fajny zabieg marketingowy, bo to wpada w ucho, świadczy też o twoim dystansie do siebie. No, główkowałem bardzo długo, jak nad wszystkim w życiu chyba. I no, stanęło na tym, bo jestem Waluś, lubię Brygadę Kryzys, a po drodze jeszcze oglądałem sporo kolarzy i kraksy kolarskie wydają mi się dość piękną metaforą życia. A poza tym kolarze to bardzo rozrywkowi chłopcy. A skąd to wiesz? Nie czuję się upoważniony do odpowiedzi na to pytanie. Nie no, rozumiem, że nadużywałeś alkoholu z kolarzami? Nie, czy no, też innych kolarze, substancji? Zawodowi sportowcy nie mogą nadużywać ani alkoholu, ani innych substancji, ale miałem przez jakiś czas przyjemność obserwować zawodowych kolarzy i się inspirować ich postawą życiową, bo no, robią coś niecodziennego. I ja od zawsze chyba miałem w sobie takie pragnienie robienia czegoś mniej standardowego. No i mogąc się przyglądać takiemu trochę innemu życiu, sam do siebie coś wyciągałem, jakąś właśnie odwagę w takich, powiedzmy, spełnianiu marzeń, czy po prostu, żeby się nie przejmować opinią innych ludzi. Tak. O tym, że jesteś nietuzinkowym człowiekiem, to jeszcze porozmawiamy, ale pozwól, że ja wrócę do tych czasów takich, o których pewnie chciałbyś zapomnieć, ale one były. To były takie czasy, kiedy, no powiem tak prosto, z mostu, no piłeś, zażywałeś różne substancje, nie wymienię jakie, nie znam się na tym i to dla mnie nie jest ważne. Powiedz mi, czy to był taki okres, że ty nie trzeźwiałeś, nie wiedziałeś w ogóle nic, co się dzieje, nie wiedziałeś nic o świecie? To znaczy tak, po pierwsze ja nie wiem, czy bym chciał zapomnieć tego okresu. Właściwie to są aspekty, dzięki którym chętnie bym sobie ten czas przypomniał, ale tak poważnie to... No, nie trzeźwiałem. Dziwny stan. Nie wiem, może mi potrzebny, może chciałem sięgnąć dna, żeby tam już nie wracać. Może otoczenie po prostu stworzyło takie warunki, przez które właśnie tak sobie żyłem przez pewien czas. No i też nie sam sobie nie wypracowałem żadnej alternatywy do tego, żeby robić coś innego. Chodziłem po lasach, piłem piwo, darłem japę i to były moje pierwsze ten wokalne podrygi leśne jakieś. Chodziłem do mojej rodziny, do Tarnawy. Tam miałem 10 km, więc to mi starczało na wprowadzenie się w dobry stan.
No i tyle. To czułem się bardzo, nie wiem, samotny, czułem się. Właściwie czułem się tak jak teraz, tylko bez tych wszystkich okoliczności. Wiedziało o mnie dużo mniej osób, bo pewnie tylko mama, ciocia, dwóch kuzynów i tak dalej. I świadomość takiego stanu rzeczy nie jest zbyt łatwa, dlatego teraz, wracając tam myślami, myślę sobie, że to jest trudna sprawa, taka potrzeba bycia zauważonym i myślę, że wiele osób się z tym mierzy obecnie. Jeszcze w momencie, w którym mamy telefony i wydaje mi się, że jakaś taka, takie więzi międzyludzkie zanikają. Mam na to dowody, ale. Nie, może nie, ale po prostu jest trudno jakoś sobie z tym, z tą potrzebą bycia zauważanym i potrzebnym poradzić. To teraz, ale pozwól, że ja jeszcze wrócę do tych czasów, bo jak patrzę teraz na ciebie, to uważam, że powinieneś o tym mówić, bo był taki moment w życiu, że ty wypasałeś owce. Mieszkałeś z bezdomnym Darkiem w przyczepie, bez toalety, bez wody bieżącej. Co się stało? Rodzice cię wyrzucili z domu? Sam już nie mogłeś wytrzymać? Potrzebowałem pracy, ale zazwyczaj jak byłem w pracy, to byłem w niej najdłużej chyba 3 miesiące albo 3 dni. No bardzo krótko, jakoś nie mogłem znaleźć nic interesującego w tym, co robię i uważałem, że tracę czas i bardzo dużo wtedy płakałem. A jednak praca przy owcach była takim zajęciem, gdzie nie muszę rozmawiać z innymi ludźmi, z którymi nie chcę rozmawiać. Jestem na łonie natury, co też lubię. Nie wiedziałem, że będę tam pracował z osobą bezdomną, ale to bardzo dobrze, bo pewnie przez jakieś swoje totalnie bzdurne i durne uprzedzenia bym się wtedy nie podjął tej pracy. No i co, no, pieniędzy potrzebowałem, co nie, już na tyle. Na tyle duże długi trawiły też moją psychikę, że musiałem to jakoś wziąć w swoje ręce. No i nie wiem, po co mi była potrzebna ta praca. Zresztą większość działań, które podejmuję, są dla mnie samego niejasne i nie wiem po co, no właśnie, nic nie wiem. A kiedy sobie pomyślałeś, dosyć tego? Zbieram się, wracam do życia. Sam to zrobiłeś, czy podał ci ktoś rękę? Sam to zrobiłem, a mówię sobie to chyba codziennie. Było milion małych rzeczy, które skłoniły mnie do tego, żeby jakoś się odbić. Może nawet nie tyle odbić, co po prostu jakoś lepiej wykorzystywać czas, który mam tutaj na świecie. No i wydaje mi się, że coraz lepiej właśnie to robię. Spotykam ludzi, którzy mnie w jakiś sposób inspirują i otoczenie. Dobrze, dobrze. Ale wtedy, kiedy ty, no, ta głowa taka zanieczyźwiona trochę, tak słabo myśli. Mhm. Czy pamiętasz ten moment, jak sobie powiedziałeś, przecież ja potrafię różne rzeczy w życiu robić. Kończę z piciem, zmieniam styl życia. Nagrywałem swoje ciało nago w nocy. I później oglądałem te filmiki, co ja na nich mówię i mi było po prostu wstyd i stwierdziłem, że nie chcę oglądać takich rzeczy i widzieć się w tak żałosnym stanie. I to był jeden z mocniejszych bodźców, który skłonił mnie do tego, że postanowiłem zrobić sobie przerwę od alkoholu na 3 lata, 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni i tak sobie skakałem z tych trójek. Dzisiaj, bo po pierwsze myślę, może to jest bardzo kontrowersyjne, ale ta cała już wielka trzeźwość do końca życia, która jest stosowana przez anonimowych alkoholików, wydaje mi się czymś infantylnym i niemożliwym do spełnienia, bo czemu mamy w życiu, nie wiem, się biczować, katować, poruszać według jakichś z góry ustalonych norm, skoro mam teraz przerwę, leci drugi rok, odkąd nie piję. I jakoś sobie zaczynam z tym radzić i po tej przerwie ona wypada dokładnie w urodziny mojego brata,
24 lipca któregoś tam roku, 2023 chyba. No i wtedy zobaczę, czy umiem z tego korzystać, bo... Jezu, a to nie jest kuszenie losu trochę? Może i jest, ale... ale niech będzie. Ja mam 26 lat i nie twierdzę, że alkohol zawładnął moim życiem absolutnie. Po prostu go nadużywałem. A teraz... wiadomo, alkohol niszczy zdrowie, ale daje przeżycia, tak samo jak narkotyki. I jeśli pani zapyta o to ludzi, którzy są już po stronie zażycia, powiedzmy, jakichś psychodelików czy stymulantów, to jedne z piękniejszych i mocniejszych przeżyć dla nich to będą te po narkotykach. Owszem, można niewłaściwie z tego korzystać, po prostu tydzień w tydzień, robiąc sobie coraz większą dziurę w mózgu, ale przecież już nasi przodkowie, kiedy łączyli się z bogami, to było nic innego jak po prostu wprowadzanie się w stan odmienny poprzez No ale popatrz, jakie fantastyczne teksty piszesz teraz. Na trzeźwo. To znaczy nie, te wszystkie akurat były nie na trzeźwo. Te dwie płyty były w dużym stopniu pisane pod wpływem. Dla wytrawnego słuchacza i człowieka, który wie, jak działają dane substancje, to na płycie Atak można usłyszeć, że gdzieniegdzie zaciskam szczękę nie z bólu, a z przyjemności właściwie. No to mnie teraz zaskoczyłeś. Ale mogę panią pocieszyć, moja następna płyta będzie o życiu w trzeźwości, biciu się z myślami właśnie w takim stanie właśnie ogarniania wszystkiego naokoło. Myślałem, że to będzie nudna rzecz, ale myślę, że będzie całkiem fajna i potrzebna dla ludzi, którzy właśnie mają jakieś problemy i chcą sobie z nimi poradzić. Mam propozycję, jestem Renata. Walentyn, miło mi. Bo przecież nie będę ci mówić, panie Krakso, ani, dobrze, tak? Mogę wam już mówić. Tak. Ja tak naprawdę, jak ty masz na imię? Walenty Krasicki. Dobrze, a powiedz mi teraz tak, no bo jak już wytrzeźwiałeś, wybrałeś sobie zawód muzyka. Artysta to nie jest proste zajęcie, bo to jest taka życiowa sinusoida. No, raz jest dobrze, a za chwilę trochę już gorzej. Dlaczego tylko to potrafiłeś? Tylko potrafiłeś grać i śpiewać, tworzyć? Jezu, powiedziałam tylko, przepraszam. To znaczy... To mi się podoba, co ty robisz. Właściwie no tylko, bo jest mnóstwo innych rzeczy, które mógłbym robić, a ich nie zrobiłem, ale właśnie podejmując inne zajęcia, nie czuję takiego spełnienia, jak to, które towarzyszy mi przy tworzeniu muzyki i graniu koncertów. Ono wyzwala jakiekolwiek we mnie emocje, od radosnych po smutne i to sprawia, że nie uznaję tego czasu za zmarnowany, a bardzo mi na tym zależy, żeby moje życie wykorzystać jakkolwiek właściwie według mnie, czy ja będę, nie wiem, mogę robić kościółki z zapałek, jeśli uznam, że to jest to, co chcę robić, ale akurat tego nie chcę robić. I w życiu właśnie wydaje mi się, że moją jakąś tam mocną stroną, a może głupotą, jest to, że mam taką odwagę i dużą chęć do tego, żeby, nie wiem, odcinać rzeczy, które nie sprawiają mi właśnie tej przyjemności. No i robić sobie właśnie coś fajnego. To też przyciąga innych ludzi, którzy robią fajne rzeczy. No tak, i dlatego to jest takie naturalne, bo to jest twoje. Tak, no i wierzę właśnie w przyciąganie jakichś elektronów, bo na przykład ostatnio siedziałem przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z panem Piotrem Roguckim przy śniadaniu, no i on mi opowiedział na pytanie, co tam, że mu się dzięcioł rozbił o okno, a ja mu powiedziałem o dzięciole, które się rozbiło moje okno. I ta rozmowa od razu była czymś totalnie abstrakcyjnym, ale totalnie dla nas zrozumiałym i fajnym i potrzebnym, bo ja się zapowietrzam często, bo mam problemy z oddychaniem. Świadomość, że tak działają dwa mózgi jakieś podobne, jest bardzo kojąca i ładuje taką pozytywną energią. Ty zacząłeś śpiewać i tworzyć, bo podobno nie znalazłeś na scenie nikogo,
kto by ci się podobał, z kim mógłbyś się utożsamiać? No totalnie. Pewnie było też kilka innych jakichś mniejszych lub większych powodów, ale właśnie brak takiego, nie wiem jak to nazwać, no nie czułem, że ktoś, kto mógłby na mnie jakoś wpłynąć przez muzykę, że ktoś taki istnieje i stwierdziłem sobie, a no to sam swoją muzyką będę wpływał na swoje życie. I właściwie był moment, gdzie słuchałem bardzo dużo swojej muzyki, ale to było w ogóle przed upublicznieniem tego, co robię. No i po prostu to był taki tryb tworzenia poprzez jakieś tam usuwanie błędów, czyli jak słyszałem jakieś niedoskonałości, no to poprawiałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A teraz słucham dużo mniej swojej muzyki, właściwie to wcale, ale jak coś robię nowego, no to naturalnie muszę obsłuchać sprawdzić, to, czy tak, to dobre. Tak, na 10. stronę. Bo słyszałam, jak ty powiedziałeś, że ta muzyka to jest takie, przepraszam, wyżyganie twojego życia. No, myślę, że tak, że pewne sprawy właśnie w taki sposób wydalam. No bo wiadomo, jak mówię o jakimś zakochaniu albo o takich chwilach naerotyzowanych, no to ciężko tam się wtedy wyżygać. To jest bardziej takie wylewanie swoich uczuć. No ale jak mówię o jakichś trudnych momentach, no to raczej to jest żyganie. Pierwsza płyta. Miły młody człowiek. To o Walusiu? Zdecydowanie wszystkie moje piosenki są o mnie i o moich kolegach. Chociaż nie wiem, czy oni by powiedzieli, że ja jestem ich kolegą, no ale... No. To miły młody człowieku, ty sam zrobiłeś tą płytę. U siebie w domu chyba, tak? Tak, tak. No. Wszystko zrobiłeś sam? No większość rzeczy. Później się dowiedziałem, że płytę trzeba wymasterować, więc wysłałem ją WeTransferem do pana Marcina Klimczaka, no i on zrobił master i poszło. Co prawda, ja tam czytałam recenzję i ktoś się przyczepił, że niedoskonałości wokalne pokryłeś tym efektem takim z megafonem. Czy taki był zamysł? Znaczy tak, i też mam świadomość, że jedni mnie kochają, inni mnie nie kochają i to jest zupełnie naturalne, robiąc muzykę. No a ja od zawsze chciałem coś z tym wokalem robić. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, gdzie ty że to byłeś na urodzinach u kogo? Gdzie zaczęliście grać i wszyscy wyszli? U wujaszka dobrodzieja. U wujaszka dobrodzieja. No, no. Miałeś jeszcze takie przypadki? Różne miałem przypadki. W Lubaczowie graliśmy dla 5 osób i 10 żuli. No i te żule mówiły nam, zagrajcie, jesteś szalona. A ja mu tam odpowiedziałem, że ja nie jestem szalona, tylko jestem zakręcona. Najwyżej możesz być tak szalony. Bardziej. No właśnie. No i nie doszliśmy do porozumienia. Raczej są przyjemne koncerty, ale są też mniej przyjemne koncerty, ale też się tego uczę, żeby się w ogóle w sumie nie nastawiać, jaki ma być koncert, tylko grać, cieszyć się, jak jest fajnie. Specjalnie może się nie łamać, jak jest niefajnie, no tylko żeby po prostu zagrać dla ludzi, którzy przyszli i mi się należy po prostu dobry koncert. Pierwszą płytą poznaliśmy miłego, młodego człowieka, a druga płyta Atak. Czyli co? Już z tej pozycji atakuje. Atakuje rynek, atakuje was swoją twórczością? O to chodzi? No wszystko wtedy. Właśnie taka zmiana w życiu, o którą jakoś zawalczyłem. No to był taki atak, prawda? Bo ciężko jest przestać pić w mieście, w którym wszyscy właściwie piją. Jak poszedłem po swoje pierwsze leki na głowę, to szedłem po prostu przez miasto, gdzie wszyscy byli nawaleni. Minąłem dwa bary i sobie pomyślałem, jak ja mam przestać robić to, co robię, skoro żyję w takim miejscu, w jakim żyję. No i ten atak to było takie też urwanie pewnie kontaktów, no i totalna zmiana nawyków żywieniowych i w ogóle przyzwyczajeń wszystkich i wszystkiego. Bo ty też takie miasteczko przedstawiasz w pierwszym klipie, tuż przed północą, w pierwszym klipie promującym płytę. Takie właśnie miasteczko, w którym trochę nie ma co robić. No dlatego ja robię muzykę, inni robią inne rzeczy. Można kupować sobie cały czas auto i je niszczyć, albo nie wiem co. Ale powiedz mi, jak teraz ludzie patrzą na ciebie i cię mijają, to mówią, wow, to ten Waluś? W sensie w skalę? Mhm. Tak, no moją mamę też bardzo zaczepiają, często gratulują i tak dalej. No i spoko, w sensie
każdy sukces ma wielu ojców, powiem tak może bucowato i nieskromnie, ale no na początku raczej ludzie mówili, że tak coś mi się stało w głowie i że co on robi i tak dalej. No a teraz chociażbym, nie wiem, sobie beknął do tego mikrofonu, tylko żebym zrobił to, nie wiem, w TVN-ie, to ludzie by powiedzieli, o, super, to nasz człowiek, prawda? No ale spoko, przyjmuję to, wierzę, że część z tych pozytywnych reakcji może jest szczera, ale też mam świadomość, że część po prostu ludzi nawet nie słyszała mojej muzyki, tylko gdzieś tam je widzą w... A miałeś koncert w Skale? Nie i myślę, że właśnie nie będę miał. A proszą cię na ulicę autografy? No proszę, proszę. A powiedz, a twoja rodzina, najpierw zapytam o muzykę, czy podoba im się to, co robisz? Myślę, że tak, tylko to jest właśnie też taka sytuacja, w której nie wiem, na ile moje działanie się podoba, na ile ta treść, nie wiem, czy ta treść jest rozumiana. No z moją mamą rozmawiam raczej o wszystkim i ma świadomość, o czym śpiewam. No i podoba im się, no. Każdemu rodzicowi się... A nie mówi ci, słuchaj, to wstyd? Mała miejscowość, nie, wszyscy ludzie się dowiedzą, a może część nie wiedziała? Się dowiadują. Dla mnie to tylko lepiej, bo jak wiadomo, rozpoznawalność i rozgłos jest naturalną walutą przy tym, co robię. Chyba się za bardzo wiercę i nie wiem, czy po prostu ten... Damy radę. A powiedz mi, to zapytałam muzycznie, a czy rodzice są z ciebie dumni, bo odzyskali syna? No totalnie. Mój tata chciał, żebym, nie wiem, został kurierem albo coś, ale udało mi się przecierpieć ten moment, w którym moje działanie było bezsensowne. No i teraz wszyscy widzą w tym duży sens, że się realizuje, że w końcu, nie wiem, pospłacałem długi i mogę jakoś pomóc rodzicom, więc też moi rodzice poczuli, że robię coś właściwego. No i dla mnie też to jest spoko, bo mam jakoś tam wolność w działaniu, zrozumienie. Nie wiem, czy to wychowanie, które zostało zastosowane i uskutecznione w moim wykonaniu jest słuszne, ale tak obiektywnie, ale w mojej opinii tak, bo mogę doświadczać życia i mogę robić co chcę i mogę jakieś swoje wnioski. Tak, gdybym ja była nauczycielką, dyrektorem szkoły, to ja bym cię zapraszała codziennie do szkoły na pogadanki, a nauczyciele cię zapraszają? Nie, raczej nie było takich propozycji. Może nie wiem, dlaczego nie. Może dlatego, że nie skończyłem szkoły. Nie, tak na serio. Nie wiem, nie czuję się też taką osobą, która mogłaby powiedzieć coś ciekawego tym ludziom, bo w sumie... Ty wystarczy, że opowiadasz o sobie, jesteś sobą. Tylko nie wiem, co mogłaby wnieść ta opowieść w życie ludzi, bo ja akurat to, że ja coś zrobiłem i teraz działam tak, a nie inaczej, nie znaczy, że ktokolwiek z tych ludzi też ma taką szansę, bo nieraz w sumie jest już, nie wiem, za późno. Ale wiesz co, Waruś, ten moment taki, gdzie człowiek sobie sam podcina nogi, to niektórym wydaje się, że to jest spektakularne wydarzenie, a to człowiek sam czasem nie wie, że tak jest. A ty o tym... Fajnie mówisz. I drugi moment w twojej biografii, który by się przydał młodym ludziom, to jest ten moment, że no, można stanąć na nogi. Jasne. Można z powrotem na te nogi stanąć. Trzeba mieć tylko pasję. Tak, ja myślę, że pasja to jest w ogóle nowa religia i zachęcam wszystkich do zbierania znaczków albo czegokolwiek, bo dużo ciekawie się z takim człowiekiem rozmawia, taki człowiek ma jakieś wnętrze. Tak, jak powiedzieliśmy o religii, a ksiądz na przykład nie powiedział, że nasz Waluś to cud? Nie, bo ksiądz mój albo nasz, nie, no, nie wiem, ksiądz, który mieszka naprzeciwko mnie, raczej nie ma o mnie najlepszego zdania i ja o nim też nie. I mówiąc nowa religia, mam na myśli to, że ta stara się średnio sprawdza, jest powodem wielu dziwnych sytuacji, czy to w naszym kraju, czy w ogóle na świecie. I wydaje mi się, że coraz więcej osób odchodzi od religii w stronę jakiejś tam duchowości. Dla mnie moja duchowość to są moje gitary, to jest muzyka, to są teksty, którymi ja definiuję swoje życie i według niego, według tych tekstów jakoś staram się funkcjonować.
No i totalnie znam ludzi, którzy, nie wiem, którzy kochają rowery, którzy kochają, nie wiem, piec chleb, są piekarzami i świetnie o tym opowiadają. I naprawdę takich pasjonatów uważam, że na świecie nam brakuje. No ja odczuwam duży problem, kiedy moi znajomi mówią, że nie wiem, są na studiach, na których nie chcą być i później mają czarną dziurę przed sobą, w sensie nie wiedzą, kim chcą zostać. I ja wtedy czuję się bezradny, no bo takiego człowieka nie da się wyprowadzić z tej takiej dziwnego rodzaju, nie wiem, stagnacji, czy z takiego zakłopotania, co właśnie działać. Znaczy, no da co się, tylko działać. On musi sam tak, podjąć taką decyzję. To trzeba samemu sobie jakoś wytłumaczyć w głowie. Ja też jak przestawałem pić, no to też nie jest, nie wiem, psycholog, psychiatra, nikt by mi nie pomógł, ani jakiekolwiek meetingi, jeśli ja bym sam nie zdecydował. Ja sobie to wytłumaczyłem tak, że moment, w którym przestaję pić, to nie jest, nie wiem, finał Tour de France i tutaj nie będzie fajerwerków, nikt mi nie będzie bił brawa, tylko to jest najbardziej intymna chwila w moim życiu, że ja nie wejdę do sklepu i nie kupię tego piwa i po prostu nie wydarzy się nic dalej. Ale jak za pół roku sobie zrobisz zdjęcia swojego ciała, to będziesz mógł na nie patrzeć. Oczywiście, tylko właśnie w chwili, w której muszę zdecydować o takim, a nie innym działaniu, no nie wydarzy się nic. Cel jest bardzo odległy i trzeba naprawdę A ile mocno razy sobie próbowałeś? To wytłumaczyć. Dwa albo trzy, albo bliżej nieokreśloną liczbę wokół tych dwóch cyferek. Raz się skończyło tak, że pewnie po dwóch dniach ktoś mi zaproponował cokolwiek i się zgodziłem, albo sam nawet dążyłem do spożycia. Później miałem jakąś taką przerwę dłuższą, dwa tygodnie albo nie wiem, miesiące, ale spotkałem takiego znajomego, który totalnie się chciał ze mną napić i no strasznie męczył bułę po prostu już po, nie wiem, godzinie, operując takimi argumentami, że uważam go już za jakieś zero i tak dalej, że jak coś mi się udało, to patrzę na innych z góry. W ogóle się rozpłakał i tak dalej, no i ja w końcu wypiłem z nim lufę. No bo nie chcę, że tak o mnie ludzie myśleli, bo ja jestem taki sam, jaki byłem. Zmieniają się tylko okoliczności wokół mnie i ktoś, nie wiem, ktoś chce mnie słuchać, albo jak nie chce, no to nie słucha, ale po prostu mam inne okoliczności wokół siebie. No teraz, i później poszło, tak. No. A teraz jesteś na tyle mocny, że jakbyś usiadł ten facet i powiedział, mam Waluś, osiągnąłeś duży sukces, ale jesteś nasz, napij się z nami. To bym powiedział może później i to zawsze działa, bo ludzie... Nie czułby się obrażony. No, bo ci ludzie się opiją, już sobie zapomną o tym, więc no tak trzeba do tego podchodzić. Wracamy do muzyki i do płyty Atak. Możesz przedstawić gości, którzy razem z tobą wystąpili na płycie. No to płytę nagrywałem z Kubą Tokarzem na perkusji i Ksenim Bartoszem Jędreckim na basie. Jedynym gościem specjalnym bardzo był Błażej Król i bardzo się z tego cieszę, bo Błażej jest moim guru muzycznym. No i wydaje mi się, że ten numer tak nam dość fajnie wyszedł. Płytę produkował Michał Kupicz, który bardzo też dużo pozytywnych wibracji po prostu mi przekazał i takich też rad dietetyczno życiowych. Oprawę graficzną, w sensie foto, robił Artur Rawicz, Kuba zrobił resztę poligrafii. No i tyle chyba. Mystic Production wydał tę płytę. To do tego wrócimy no. I do Artura Rawicza, który jest twoim menadżerem, ale ja dlatego cię o to pytam, bo Błażej, Eurodanek, Sfiernalis, to ja mam wrażenie, że wy, no trochę wyśpiewujący swoje życie, mężczyźni, tworzycie taką grupę wsparcia. Pytanie, wsparcia w czym? Wsparcia w muzyce, wsparcia w twórczości. Okay. Wsparcia, dodam ci przykład. Błażej, saprotowałeś Błażeja. Błażej cię wziął na męskie granie. Wiele osób cię wtedy poznało. Sfiernalis zaproponował cię Arturowi Rawiczowi. Tak. Ty w swoich wywiadach ciągle mówisz, a zdechły osa jest fantastycznym muzykiem. Sama sprawdziłam, kto to jest. O to chodzi. O to chodzi, żeby się wspierać. Ten, który już coś więcej osiągnął, popiera tych, którzy dopiero zaczynają. To mi się bardzo podoba.
Jasne, myślę, że po prostu trzeba jakoś zgodnie ze swoim sumieniem też po prostu mówić o tym, co nam się podoba albo nie. Chociaż to, co się nam podoba, jest bardziej akceptowalne i fajniejsze od mówienia tego, co nam się nie podoba. To, co mi się nie podoba, wie o tym wąska grupa wtajemniczonych osób i wokół moich gustów i guścików jakieś tam działania podejmujemy lub nie. No, ale myślę, że trzeba się wspierać, nie tylko w muzyce. No to dawaj, co ci się nie podoba? Nie podoba mi się, jak mnie ktoś do picia namawia, ale tak... Muzycznie, no nie wiem, mógłbym pewnie wszystkie jakieś takie przesłodzone, rozmijające się z rzeczywistością projekty i osoby wymieniać, ale nie chcę tego po prostu A jesteś robić. W stanie prosto w oczy temu komuś tak, powiedzieć? Tak, tak, myślę, że jak dojdzie do tej sytuacji, to i będę musiał jakoś tam się wytłumaczyć, no to śmiało to powiem. No, dla mnie muzyka jest na tyle ważna i na tyle... jest potężnym chyba narzędziem, że warto jakoś z niego rozważnie korzystać. No i, chociaż też no, dla innych muzyka jest powiedzmy sposobem zarabiania jakichś pieniędzy, dla innych nie wiem, pełni totalnie jakąś funkcję tylko powiedzmy imprezową i tak dalej. Może a dla też ciebie? Nie mam prawa od kogoś wymagać tego, żebym myślał o tym tak jak ja. No dla mnie jest to na pewno jakiś rodzaj autoterapii, tylko nie wiem, czy to jest właściwe sformułowanie i czy nie obrażam teraz właśnie twórcy tego stwierdzenia. Nie wiem, no dla mnie to jest pasja, religia moja i... No, przy muzyce chyba najpiękniejsze rzeczy w moim życiu się wydarzyły, czy to jako, jeśli chodzi o to, żeby jej słuchać, czy o to, żeby ją wykonywać. Na pewno koncerty są takim mocnym punktem na mojej jakiejś tam mapie czasu i na koncertach chyba przeżywam najsilniejsze emocje i one są też najbardziej wartościowe, no bo jestem wtedy trzeźwy, bo te moje emocje są totalnie szczere, właśnie nie muszę przed nikim niczego udawać, ukrywać, nie muszę jakoś się tłumaczyć z tego, co czuję, no bo jednak w życiu tym pozascenicznym, pozamuzycznym jakoś mam problem z okazywaniem uczuć, bo też one do pewnego czasu były totalnie jakieś pojechane i niewłaściwe, pewnie krzywdzące drugie osoby. No a poza tym to ja jestem bardzo nieśmiały, może nie widać tego, ale no powiedzmy tutaj jestem w pracy, prawda, więc muszę coś mówić, ale tak na co dzień raczej przybieram pozycję obserwatora i raczej wszystko w środku przeżywam. I tak się też zachowywałeś, zanim usiadłeś na tym fotelu. No, przyglądałeś się nam wszystkim. Dokładnie. Słuchaj, ale jak to powiedziałeś, to sobie tak pomyślałam, czyli to takie twoje stwierdzenie, wyżyganie w muzyce pomaga w życiu. No tak, zdecydowanie, bo właśnie nawet tutaj teraz udzielając tego wywiadu mogę powiedzieć o czymś, co usłyszy bliska mi osoba albo mój pracodawca później to po prostu łatwiej mi powiedzieć tu teraz niż komuś w oczy jakieś rzeczy, które są dla mnie trudne do powiedzenia czy przepracowania. No i czuję, że to ma później realny wpływ na moją codzienność, że może ma po prostu ten wpływ i niesie to za sobą konsekwencje. Może jeszcze będzie okazja, bo teraz chciałabym porozmawiać o tobie i o twoim menadżerze, czyli Waluś Kraksa-Kryzys i Artur Rawicz. No jest więcej rzeczy, które was dzielą. Wiek, przeżycia, a mówi się o was, że jesteście zgranym duetem. No fajnie, cieszy mnie to i cieszy mnie, że to zauważyłaś, bo można mieć najpiękniejsze piosenki, być super sprawnym technicznie muzykiem i mieć ultra inteligentne teksty, ale bez dobrego menadżera nie da się funkcjonować, powiedzmy, i wiązać z tym funkcjonowaniem jakiejś tam przyszłości, tak mi się wydaje. Z kolei Artur wydaje mi się, że jakby prowadził, nie wiem, jakiegoś tenisistę, to by nie zrobili nic ciekawego w muzyce, no bo tenisiści się nie nadają do muzyki. Więc jakoś pewnie się uzupełniamy, dajemy sobie, nie wiem, pole i możliwości do jakiejś tam pracy.
No i fajnie, no. Ostatnio się dzieje na tyle dużo, że nasza mini firma przestaje po prostu wyrabiać. Nadążać. Tak, dokładnie. No ale zobaczymy, może po prostu się odnajdziemy w tej sytuacji, a może po prostu będziemy komuś odpisywać po 2 tygodniach. A propos odpisywania, ty prowadzisz sam swoje media społecznościowe? No tak. Tak, ale chyba chciałbym od tego odejść, w sensie... Bo wiesz, o co mi chodzi. To jest też twój kontakt z ludźmi, którzy albo mają trochę podobną historię do ciebie, albo szukają gdzieś pomocy. Czy oni do ciebie piszą? Tak, i właśnie z tego powodu może chciałbym, żeby ktoś też był ze mną w tych social mediach, bo nieraz są to wiadomości jakieś trudne, nieraz totalnie niezrozumiałe dla mnie. A Artur ci pomaga w tym? Nie, nikt nie ma wglądu w to, co się tam dzieje, bo tak po prostu jest. Też te wiadomości są na tyle osobiste, że nie uważam, żeby ktokolwiek inny oprócz mnie, skoro są do mnie kierowane, mógł je czytać. No ale właśnie jest już coraz więcej tego i ja też tą granicę swojej odpisywalności nie to, że stawiam, tylko zaczynam mieć, bo jest po prostu za dużo tych rzeczy. Ja też nie umiem jakoś uwagi poświęcić i zresztą też nie o to chodzi w życiu, żeby się lampić w telefon cały czas i odpisywać ludziom, z którymi się nie znamy. A czujesz na sobie ten ciężar przeżyć innych ludzi? Czasem tak, bo jest mi ktoś bliższy i jakoś poznaliśmy się lepiej. Czasem nie, bo wydaje mi się też, że problemy części osób są błahe i wydaje mi się, że wtedy najlepszą, czym mogę zrobić, to po prostu właśnie pozwolić tym osobom samemu sobie poradzić ze swoim życiem. Zresztą to jest chyba najfajniejsze, bo to są silne emocje i te silne, zazwyczaj kiepskie jakieś emocje sprawiają, że po prostu właśnie robimy coś ciekawego. Ja też jakbym miał pewnie, nie wiem, rodziców, którzy by mi kupili Mercedesa na 18 i tak dalej, to pewnie bym sobie jeździł tym Mercedesem i nie miał potrzeby jakiejś udoskonalania swojej codzienności i właśnie gdzieś próby sięgnięcia czegoś, co jest za wysoko po prostu. Może nie dałoby ci to szczęścia. Też tego nie wiesz. Możliwe. Też się przekonałem po prostu o tym, że nie wiem, pieniądze szczęścia nie dają, co było dla mnie totalnie chyba jakimś moim hasłem, jak byłem dość sporo zadłużony i takim motto i sobie myślałem, co ci ludzie opowiadają. Przecież jak się ma kasę, można sobie wszystko kupić i tak dalej. No teraz jak się pospłacałem, to zauważyłem, że czuję się totalnie tak samo, jak byłem zadłużony, no tylko, że mam tą świadomość, że już nie jestem zobowiązany. A spłaciłeś wszystkie długi? Tak, no swoje tak. No. Bo teraz właśnie chciałam powiedzieć, że za Arturem przyszła wytwórnia Mystic Production, w której pracujesz. No tak. Co ty tam robisz? No to jest też pewnie część jakiegoś programu naprawczego mojego ciała i ducha. No bo mam pracę, mam co robić tak na co dzień. Mam stały dochód, to też jest ważne, bo muzyk raz zarabia, raz nie zarabia, a teraz są czasy takie, a nie inne. No, nie narzekam, jest spoko, mam kontakt z innymi ludźmi, a czym się zajmuję? Zajmuję się przyjmowaniem płyt, wprowadzaniem ich do komputera i później roznoszę je po magazynie. No to wszystko w temacie muzyki, ale powiedz mi, co ta praca dała ci oprócz pieniędzy? Masz takie poczucie pewności? Mam pracę, jestem wartościowy? Nie. Nie wiem, czy jestem wartościowy. Są rzeczy, które wskazują na to, że jednak jakieś tam wartości nie okazuje. Natomiast no, dała mi na pewno stabilizację, ubezpieczenie, bardzo ważna sprawa, pakiet w tym w LuxMedzie, to też jest dla mnie mega ważna sprawa. Zacząłem właśnie się naprawiać. Jestem trochę hipochondrykiem, a nawet pewnie bardzo, dlatego jestem w tym LuxMedzie chyba co 2 tygodnie. Ale... Już nie wymieniaj trzeci raz nazwy tej firmy. Przepraszam, czyli rozumiem, że nie wolno ten wymieniać. To żartowałem, to wcale nie był LuxMed. No po prostu już mam coraz mniej rzeczy, które muszę naprawić. Ostatnio nawet byłem u dentysty i to właśnie no nie to tam. Super, ja się bardzo cieszę. Tylko u innego, u prywatnego, u
Mogę powiedzieć, bo to jest bardzo dobry człowiek. Możesz. Łukasz Petryk, bardzo polecam tego dentystę wszystkim, a poleci mi go Adam Śliwakowski z Metal Shopu na ulicy Długiej 17 w Krakowie, od którego mam Ale już koszulkę. Nie mów, co ci robisz z zębami. Właśnie nic. Przyszedłem do niego, a on powiedział, przecież ma pan zdrowe zęby. I ta wizyta trwała, nie wiem, z 5 minut. Jeszcze Led Zeppelin leciało w gabinecie, więc mega fajnie. No i skreśliłem po prostu zęby z listy rzeczy, które muszę naprawić. No i to mi dała na pewno praca, jakieś też kontakty po prostu z drugim człowiekiem, bo właściwie w pracy oczywiście idę popracować, ale chyba dużo więcej uwagi i siły wkładam, nie wiem, w żartowanie sobie i po prostu kontakt z ludźmi. No i to jest spoko, poznałem pana Andrzeja, który jest super gościem, poznałem pana Zbyszka, który jest totalnie zajawionym pszczelarzem, no właśnie, ma taką pasję i mogę słuchać pana Zbyszka godzinami, to znaczy oczywiście nie słucham pana Zbyszka godzinami, bo nie mam tyle czasu w pracy, ale jakbym miał go słuchać godzinami, to bym to robił. I opowiada mi o swoich 17 rodzinach pszczół, o ulach, które robi sam i są to totalnie fajne opowieści. Powiedz, czy ja będę musiała usprawiedliwienie ci napisać do pracodawcy, że byłeś? Bo to rozumiem, są twoje godziny pracy teraz, kiedy nagrywamy. Tak, aczkolwiek tak by moje działania artystyczne, które też po prostu przynoszą Mystikowi jakąś tam korzyść, wydaje mi się, są usprawiedliwieniem samym sobie. Nikt nie ma z tym problemu, że robię coś no tak, bo rozkręcasz interes. Na podczet udoskonalania marki Walsz, Kraksa, Kryzys. To możemy tu reklamować. Wbijajcie na Instagrama, Facebooka i tak dalej. Dobrze, to wracamy teraz do muzyki. Wytwórnia w sumie bez zastanowienia wyłożyła od razu na 3 klipy promujące płyty. Teraz jeszcze powstał 4. To my teraz o tym klipie do najgorszych rzeczy. Ja jak mówię to od razu się łapię, wiesz, za żebra. Wiesz, dlaczego się łapię za żebra? No domyślam się, że chodzi o tatuaż. No tak, bo podczas kręcenia tego teledysku miałeś na żywo robiony tatuaż. Tak. Kto to wymyślił? Trochę ja, trochę Artur. W sensie wydawało nam się to naturalne, żeby nie ściemniać tam i żeby zrobić na żywo ten tatuaż i żeby on był na okładce płyty właśnie. A ten facet, który ci robił, nie bał się, że zrobi coś krzywo? Nie denerwował się? Nie, to że kamera go podgląda? To był Łukasz, który robi większość moich dziar. Nie miał totalnie z tym problemu. Wydaje mi się, że zrobił już tyle tatuaży, że nie tremowała go ani obecność kamer, ani nic takiego. Zresztą zanim przyjechała ekipa filmowa, to ten tatuaż był prawie skończony, bo równocześnie kręciliśmy tam zdjęcia beze mnie, więc została ostatnia literka i po prostu na tej ostatniej literce. No i tak bolało, nawet jak się na to patrzyło. Znaczy, ja tak sobie pomyślałam, że całe szczęście, że to jest rok twojego urodzenia, a nie imię jakiejś dziewczyny, która się może zmienić, albo coś, co przestanie ci się podobać. Rok urodzenia zawsze zostanie ten sam. Jak poznam taką dziewczynę, której imię uznam za warte wytatuowania, to zrobię to bez zmrugnięcia okiem, a jak po prostu nam nie wyjdzie, bo prawda też tak może być, to albo wydaje mi się, powinienem znaleźć dziewczynę o tym samym imieniu, albo po prostu skreślić. I też A jestem szukasz fanem dziewczyny? Tylko skończę, że jestem fanem też właśnie takiego faktycznego dziarania, że ta moja miłość została przekreślona, więc to pokazuje, w sensie przekreślenie tej dziary pokazuje właśnie jakieś momenty w moim życiu i o to mi raczej chodzi. A właśnie dużo masz takich przekreślonych dziar? Nie, ani jednej, bo jeszcze właśnie nie ten... Nie. No dobrze, bo to, o ile sobie przypominam, to ten teledysk opowiada o miłości i tam dziewczyna porzuca faceta. Ona co prawda wraca, tak jakby zrobiła sobie jakiś rachunek sumienia, ale nie ma szczęśliwego happy end. No nie ma i do tej pory jakoś mi się ono w życiu nie przytrafiało. Bo scenariusz ty napisałeś. Tak, tak. I a życie. Wiesz, dlaczego jeszcze cię pytam? Bo na płycie tam dziękujesz rodzicom, bratu i tego. I tam jest takie podziękowanie dla pani Aka. No, uśmiechasz się.
No, nie mogę więcej zrobić, bo jestem poblokowany chyba jeszcze, albo i nie. Chociaż chyba ostatnio była pijana i zaobserwowała mnie na Instagramie w środku nocy, ale później już odobserwowała, więc podejrzewam, że właśnie była pijana. No nie wiem, pewnie lubię nadal tą dziewczynę, fajnie byłoby było z nią pogadać, to jest moja pierwsza wielka miłość, ale nie wiem, czy ona tego chce i czy ja w ogóle jestem gotowy, czy bym tam nie powiedział, ej, bądźmy razem A dalej. ona cię porzuciła? Trochę tak, a trochę sam pewnie na to zapracowałem. Nie jestem chyba najłatwiejszym człowiekiem w obsłudze, chociaż pewnie jak każdy człowiek, no. A czy ona podobna jest do Magdy Mołek? Bo wiem, że jest to twój ideał urody, albo Barbara Brylska. O, bo co mi się to zmieniło? To mówił chłopak, który niewiele miał wspólnego no, w sumie to teraz chyba jaki jest z twój ideał? kobietami. Skoro nie rozmawiamy o pani AK, to powiedz, jaki jest twój ideał? Nie wiem, wydaje mi się, że wymienianie jakichś tam ideałów osobowych jest wysoce chyba nietaktowne i niepotrzebne. Kojarzy mi się z programami właśnie o tym, że tam jest grupa ludzi i muszą na siłę utworzyć ze sobą parę. A ja po prostu nie wiem, jaki jest ideał i po prostu też na takiego nie trafiłem. A ostatnio po prostu mi ktoś powiedział, że ej, może nie trafiasz na nikogo odpowiedniego. I sobie myślę, kurczę, może racja. No i właśnie ta osoba, która mi to powiedziała, jest dla mnie odpowiednia i ty, no. wolę na pewno od siebie dziewczyny starsze, bo one zazwyczaj już więcej przeżyły ode mnie, a ja jestem jakoś stary mentalnie i się chyba lepiej z nimi dogaduję. No i to jest mój ideał, jeśli miałbym wymieniać i chyba jedyny jakiś tam, nie wiem, dings w mojej głowie, który działa na mnie dziwnie podniecająco, nie wiem. No, ale przyznaj się, tęsknisz za taką prawdziwą miłością? Kurczę, no pewnie, że tak, każdy człowiek ma taką potrzebę, ale wydaje mi się, że ja chcę sam ze sobą po prostu się pokochać i dla mnie sam ze sobą czas musi być okej, żeby po prostu związek nie był toksyczny. Nie chcę się uzależniać od drugiej osoby i nie chcę, żeby też druga osoba była ode mnie uzależniona. Wydaje to mi się, chodzi że o uzupełnianie, nie o takie no uzależnianie. Tak, o jakieś partnerstwo i tak dalej. No i wiadomo, no. Ja mam taki problem na przykład, że mimo tego, co się dzieje w moim życiu i wszystkich fajnych chwil, ja później wracam do siebie, do pokoju, jestem tam sam, nie mam z kim dzielić takiej codzienności i to mi jakoś trochę przeszkadza. No i pewnie jeszcze będzie chwilę przeszkadzać. A wyobrażasz sobie, że mógłbyś na scenie śpiewać z kobietą? Ja nie mówię ze swoją dziewczyną. Chodzi mi po głowie w ogóle taka płyta o jakichś takich silnych emocjach właśnie miłosnych. Nawet ja tam nie chcę śpiewać, tylko po prostu zrobić to z jakąś dziewczyną i żeby dla tych wszystkich ludzi, którzy coś tam przeżywają albo chcą się zakochać, żeby nagrać im taki przewodniczek. Co zrobić, gdy? No, dokładnie. Okej, okay. Trzeci klip. Uśmiech Chelsea. No i policjant na policjancie, o co chodzi? Pyciarz na pyciarzu właściwie, bo tak w moim świecie mówi się na policjantów. No trochę to było takie przeniesienie, może nie jeden do jeden, ale sytuacji, którą miałem w skalę. Ja właśnie jak jeszcze byłem alkohol activity, no to jak robiłem muzykę, no to sklepy w skale się zamykały o 22, 3, a ja raczej byłem takim nocnym markiem. I wtedy moim jedynym takim opcją na zakup alkoholu była stacja benzynowa, więc chodziłem na stację, otwierałem sobie piwo, słuchałem muzyki, pisałem teksty i spacerowałem. No i w pewnym momencie zajechał drogę mi radiowóz, no i oczywiście chcieli mi panowie dać mandat za picie w miejscu publicznym, a ja wtedy mówię, jest druga w nocy, jestem sam w środku niczego, czy ja robię coś złego? No i pan mówi, że no ale co ja tu w ogóle robię, nie? Ja mówię, a byłeś rozebrany? Widać było, że jesteś wytatuowany? Nie, chociaż to też jak się później okazało, sprawiło, że byłem trzepany przez policję po prostu na każdym kroku w skale i w końcu powiedziałem, o co chodzi i powiedzieli, że wyglądał specyficznie, a ja
Powiedziałem, że spoko, no jest ale... taki stereotyp, że te tatuaże się źle kojarzą. No, no i no jestem tego świadom pełni, chociaż właściwie to nie w pełni, bo ja dla siebie jestem dość normalny, no bo się widzę codziennie i się zdążyłem nawet z sobą znudzić. Natomiast no, myślę, że niektórzy ludzie mogą mieć właśnie jakieś tam, może nawet nie uprzedzenia, tylko silne emocje związane z moim wyglądem. No, a ta, wracając, po prostu ci panowie później podwieźli mnie do domu i tak dalej i w sumie, no, opuszczałem piosenki, to była śmieszna sytuacja. No i gdzieś jakoś tam ten klip chcieliśmy nabudować wokół tych wydarzeń. To skoro poruszyliśmy już ten temat tatuaży, a w ostatnim klipie To, co między nami się rozbierasz, tak powiem, nie masz nawet majteczek. Po co ci tyle tych tatuaży? Opinia, jaka krąży po wszechświecie, mówiąca, że tatuaże uzależniają, wydaje mi się bzdurna, tylko po prostu po pierwszym tatuażu człowiek sobie uświadamia, że jakiś ślad na ciele do końca życia właściwie nie jest czymś piętnującym, ani czymś tak ważnym, jak się myśli przed tym tatuażem. I po prostu z każdym kolejnym tatuażem gdzieś ta powaga sytuacji maleje w mojej głowie i dla mnie to no, ale jest ale wszystkie jakiś... tatuaże, które masz na sobie, coś znaczą? One są związane z jakąś sytuacją? Większość tak, tylko nawet niektóre nie opisują konkretnej sytuacji, tylko są robione przez konkretną osobę. Jest to po prostu dla mnie jakiś tam pamiętnik. Inni, nie wiem, wrzucają zdjęcia do internetu z wakacji czy coś, a ja sobie robię, załóżmy, tatuaż. Ale oni sobie wspominają, a ty sobie zadajesz ból, wydajesz pieniądze. Ale wydaje mi się tak z ekonomicznego punktu widzenia, że to jest inwestycja warta swojej, swojej istoty, ponieważ jak przeliczy się wydatek kilkuset złotych na każdy dzień, w którym korzystamy z tej dziary, to wychodzi pewnie, nie wiem, po jakimś groszu na dzień. I wydaje mi się, że a każdy co to znaczy tym... korzystać z dziary? No, że ona już jest i ona nam coś ale tam ale co, oglądasz sobie buduje. To wieczorem, rozbierasz się i przypominasz sobie, a to mi robił ten, a to znaczy to, a o, ten to uwielbiam tatuaż. Z tyłu masz chyba takie coś na szyi fajne, czy tu? Nie, nie, nie. Czy tu? Tu, tu mam diabła. O, no. O Jezus, to diabeł. Tak. Nie no, one budują w jakiś sposób moją tożsamość, po prostu wypowiadają pewne rzeczy, których nie muszę już werbalnie, prawda, przekazywać. No i też coś o mnie mówią, ale to jakiś już chyba behawiorysta musiałby się wypowiedzieć na ten temat, czemu wygląda tak, a nie inaczej. No ja sporo eksperymentowałem ze swoim wyglądem, nawet ostatnio miałem się poddać, miałem iść na mały zabieg. No i sobie stwierdziłem, że jak będę leżał tydzień w domu, no to zgolę wąsa, bo czasem robię to z takich przyczyn duchowo-higienicznych. No i dostałem telefon dzień przed zabiegiem, że jednak go nie będzie, bo lekarz ma COVID, a ja już w swojej głowie zgoliłem tego wąsa i stwierdziłem, że no skoro go w głowie zgoliłem, to go muszę też w rzeczy samej zgolić. No i wracam do niego, bo jednak jest mi potrzebny. No i te tatuaże też jakoś tak naturalnie wychodzą. Ja się czuję po prostu wtedy odpowiednio, w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej ale mówi, że jest mi potrzebny, bryle. To znaczy, że ciebie ktoś stylizuje teraz? Nie, nie, nie. Czy wszystko zależy od ciebie? Wszystko zależy ode mnie. Po prostu też mój wąs wziął się stąd, że mi broda nie rośnie, tylko sam wąs i no po prostu mam wąsa. Jak mi zacznie rosnąć broda, no to też będę miał brodę. Nie wiem, no w mojej rodzinie wąs ma głęboką tradycję. I jakoś mi z nim lepiej niż bez. I też po prostu daję świadectwo innym wąsaczom na świecie, że życie z wąsem jest fajnie i się można całować z dziewczynami, bo też wiele osób twierdzi, że to jest niemożliwe. A myślę, że to jest bardzo możliwe. Nie, zapytałam o te wąsy, bo jak tak obserwowałam ciebie od początku twojej kariery, to ty się zmieniałeś. No, ważyłem 20 kilo więcej. Mm-hmm. To właśnie ten element alkoholizowania się, efekt uboczny. No a teraz wyglądam prawie tak, jakbym chciał, no bo kurczę, od Wigilii pojadłem dość sporo, no i ciężko mi się oprzeć. Pokrałeś kiedyś w piłkę, a teraz rozumiem, że na rowerze jeździsz, mówiłeś, czy coś jeszcze, jakieś sporty uprawiasz? Teraz mam przerwę, bo zespół Ilta Drażliwego nie daje mi możliwości do jakiegoś uprawiania
intensywnie sportu. No ale w końcu wydaje mi się, że wrócę do sportu lada moment. Dużo rozmawiamy o życiu, ale ja na zakończenie wróciłabym jeszcze do muzyki. Ponieważ mówiliśmy, że już pierwszą płytę nagrałeś sam, ale drugą płytę nagrałeś razem z wytwórnią. Powiedz mi, jaki jest twój udział w tworzeniu tej płyty? Kontrakt podpisałem właściwie już po skomponowaniu i napisaniu całej płyty. A wątpię, żeby ktokolwiek w wytwórni słuchał tej płyty przed finalnym miksem, bo po prostu za dużo obowiązków ci ludzie mają. Więc no, całościowy. Też Artur po prostu dba o moją suwerenność i niezależność właściwie. I klipy w każdej... też tak. Tworzyłeś sobie sam. Tak, trzy pierwsze klipy, tak, później już... Czy mówimy o scenariuszu? Tak, później już Tomek Stenzel odpowiadał za to, co między nami, Marcin Halesz za liryk wideo do Ataku, bo po prostu ja, mając pracę, grając już koncerty i tak dalej, mam mniej czasu wolnego i mniej się nudzę, a nuda i czas wolny to są paliwa dla kreatywności. I tej kreatywności trochę u mnie teraz było trochę mniej, więc chciałem, żeby zajął się tym ktoś inny. Ale pewnie za chwilę, mam nadzieję, skupię się już tylko na muzyce i na właśnie tych działaniach i tej kreatywności będzie u mnie więcej i jakieś nowe rzeczy będę wymyślał. No każda firma, każda wytwórnia funkcjonuje tak, że inwestycja musi się jej zwracać. Ja tu odpukuję, nie ma drewna, może być to, ale powiedz, gdyby... Na przykład ludziom przestała się podobać muzyka, przestali cię słuchać i wytwórnia by ci zaproponowała zmianę wizerunku, zmianę muzyki. Na ile ty jesteś elastyczny? Na ile byś potrafił zrezygnować z tego, co teraz robisz? Nie wiem, czy taka... To znaczy teoretyzując. Teoretyzując. Okay. Myślałem, że jestem nieugięty, ale nie ma takich ludzi. Ale akurat w tym przypadku raczej nie, bo to już by mi nie sprawiało przyjemności. Po prostu już wiem, że inne wytwórnie są na mnie chętne i pewnie bym sobie poszedł do innej, prawda? I robił dalej to samo, co robię teraz. Ale tu mi jest bardzo dobrze i wątpię, że kiedyś po prostu nasz satanistyczny po prostu pakt podpisany krwią przestanie zobowiązywać. Powiedz, czy ty zdawałeś sobie sprawę, że osiągniesz taki sukces? Myślałeś o tym? No nie, też nie nazwałbym. Programowałeś się na sukces? Nie nazwałbym tego jeszcze jakimś tam sukcesem. No może sukcesem jest to, że właśnie nie wiem, wstaję rano i jestem trzeźwy i jakieś tam działania podejmuję. No ale na razie to po prostu sobie działam. No ja jestem pewnie jakoś, nie wiem, kasowo, czy nawet jeśli chodzi o rozpoznawalność, to jestem poziom niżej od przeciętnie słabego rapera, bo tak po prostu jest. Natomiast no, też nie miałem świadomości, te moje piosenki są tak bardzo moje, bo ja je śpiewałem sam do siebie i nie miałem świadomości, że może tego słuchać więcej osób. Teraz mam i właśnie już tak może bardziej zbiorowo będę się wypowiadał. Do twoich zalet dopisuję teraz skromność, bo twój kalendarz koncertów się zapełnia i myślę, że troszeczkę przesadzasz, ale znowu teoretyzuję. Ale jestem ciekawa, co mi odpowiesz na to pytanie. Jak już się zakochasz, będziesz takim super szczęśliwym człowiekiem, to o czym ty będziesz pisał? No o tej miłości. Ja już napisałem piękny tekst, który pewnie poleci, nie wiem, w reklamie jakiegoś producenta biżuterii, nie wiem. Napisałem, teraz nieskromnie powiem, piękny tekst o miłości, ale nie miał on konkretnie adresata. I po prostu jak ja spotkam właśnie taką adresata tej wiadomości, no to ją zaadresuję. No i o tym sobie będę pisał pewnie. Czyli to jest takie pisanie na zadany temat, bo jeszcze tej miłości nie czujesz, a potrafisz o niej napisać. To znaczy ja ją czuję totalnie, tylko właśnie nie mam jej do kogo ukierunkować. Tak to jest. Wydaje mi się, tak działają emocje, że my mamy w sobie jakieś uczucia, tylko one nie znajdują czasem adresata. Albo... Tak, tylko te uczucie wyzwala później ta osoba.
Tak, wyzwala jego wyzwalanie. A mamy na przykład agresję, którą wątpię, że chcemy kierować, nie wiem, na swoich partnerów, dzieci czy coś takiego, bo nikt nie robi tego chyba umyślnie, prawda? Czy ty masz jakiś plan B na życie, czy muzyka na zawsze? Kurczę, nie wiem. Pewnie zająłbym się medytowaniem albo czymś takim, nie wiem. Ale da się z tego żyć? No nie, ale da się wprowadzić w taki stan, w którym jest człowiekowi obojętne, czy żyje, czy nie, bo jest w nirwanie. No tak, no, ale tak na poważnie. Ale musi jeść, musi gdzieś spać. No tak, ja nie wiążę z moją działalnością artystyczną jakichś wielkich dożywotnich nadziei, ale no gram na gitarze i wiem, że mógłbym grać u kogoś zdolniejszego po prostu ode mnie na tej gitarze. I w tą stronę chyba kombinuję i mam nadzieję, że tutaj jakoś się będę spełniał. Więc jako tako no nie ma planu B i uważam, że może nie warto go mieć, może trzeba właśnie dążyć za wszelką cenę w granicach jakichś tam prawda, etycznych zachowań. Zdać się na zachowań. Wszechświat. Tak, i zdać się jako tako na wszechświat. Skończymy ostatnim twoim klipem, To co między nami. Zrobię tu taki cytat z twoich słów. Bo nie potrafię obiecać, że od siebie dam złudzenie poczucia, że przeżyć chcę w zdrowiu i spokoju, w pięknym, dużym pokoju i zastanawiać się, czy coś łączy nas. No i teraz mi to proszę rozwinąć. Bo ja tu czuję lekki niepokój. To może nawet nie lekki. Naoglądałem się po prostu w moim otoczeniu wielu niespełnionych miłości, jakichś takich rozczarowań życiem po latach. Nie wiem, wypłakiwali mi się na ramię mężczyźni, którzy mają swoje rodziny, a gdzieś w wieku 50 lat do nich dochodzi, że nie chcą być. Ale Waluś, to nie są sobą. Twoje przeżycia, tylko to są ich przeżycia. A ty tu piszesz, bo nie potrafię obiecać. Tak. Że ty nie potrafisz. I to są jakieś po prostu moje przemyślenia a propos tego wszystkiego, co nie. Ja też jak zostałem odrzucony i pewnie każdy z nas jak został kiedyś odrzucony, to już... No, mi na ten moment się nie zdarzyło takie zaangażowanie właśnie już, które przejawiałem przed tym odrzuceniem, bo jakoś się człowiek boi i ma świadomość ale tego, myślisz, że to nie że jest do końca. Ale myślisz, że każda następna miłość okay. będzie naznaczona tym odrzuceniem, że się będziesz bał? Może nie tyle, że się będę bał, ale na pewno będzie naznaczona, bo po prostu widocznie nie byłem wystarczająco dobry dla drugiej osoby, a to z czegoś wynikało i po prostu jak już będę z kimś, no to będę chciał wyeliminować te czynniki, które sprawiły, że teraz jestem na przykład sam. No i na zakończenie nowa płyta. Rozumiem, że trochę będzie o miłości. No trochę tak, trochę nie wiem, o miłości do życia, o tym, co pewnie zwykle. Pierwszą płytę stworzyłem przy pomocy alkoholu i dziewczyn, drugą przy pomocy alkoholu, dziewczyn i narkotyków, a trzecią po prostu przy pomocy dziewczyn i samego siebie. Bez alkoholu i bez narkotyków. Tak, tak. No wydaje mi się, że tak. Chyba, że po prostu nagrywanie się będzie przedłużać w nieskończoność. Ale ty się nie ugniesz, czego ja ci życzę i trzymam za to kciuki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również.